jesteśmy tu, żeby podziwiać kunszt wyszkolenia żołnierzy polskich wojsk specjalnych. Jesteśmy tu, żeby odnotować rozwój jednostki wojskowej w ramach Formozy, a więc jednostki, która tu powstaje w Dziwnowie, żeby zapewnić ochronę dla infrastruktury krytycznej. Położenie tego miejsca jest ważne z punktu widzenia dostaw surowców energetycznych do Polski, a więc w odległości 30 kilku kilometrów mamy terminal gazowy w Świnoujściu, w odległości 20 kilku kilometrów mamy Baltic Pipe, czyli gazociąg, który tłoczy gaz z Norwegii do Polski. Mamy świadomość zagrożeń wynikających z agresywnej polityki rosyjskiej. Musimy liczyć się z różnymi prowokacjami. W związku z tym infrastruktura krytyczna musi być silnie chroniona. Najlepszym wojskiem, które jest w stanie ochronić infrastrukturę krytyczną, są właśnie wojska specjalne. Formoza, która buduje tu w Dziwnowie kolejną swoją jednostkę. To jest trzecia jednostka, dwie w Gdyni, w województwie zachodniopomorskim. Trzecia jednostka w ramach tej samej grupy, a więc komandosów, którzy są świetnie wyszkoleni po szkoleniu odbytym w Stanach Zjednoczonych, z Navy Seals, z Marines. Ludzie doświadczeni, uczestniczący w różnego rodzaju misjach, szkoleniach na całym świecie. Ludzie, którzy są skoncentrowani na tym, żeby chronić infrastrukturę krytyczną. Bardzo się cieszę z rozwoju polskich sił specjalnych. To ważny komponent polskich sił zbrojnych, komponent właśnie wojsk specjalnych. Obok Gromu, obok jednostki komandosów z Lublińca, właśnie Formoza stanowi trzon polskich wojsk specjalnych. Chcę też zachęcić młodych ludzi do wstępowania do Wojska Polskiego. Mamy wszyscy świadomość tego, że selekcja do wojsk specjalnych nie jest łatwa, ale naprawdę warto być żołnierzem Wojska Polskiego, warto być żołnierzem wojsk specjalnych. Droga prowadzi poprzez dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, poprzez terytorialną służbę wojskową. Potem selekcja do wojsk specjalnych. Naprawdę warto, to wielka duma być żołnierzem i wielki zaszczyt być żołnierzem polskich wojsk specjalnych. Zapewniam Państwa, że konsekwentnie wzmacniamy Wojsko Polskie, również jeśli chodzi o uzbrojenie, o wyposażenie, a więc do wojsk specjalnych także trafia nowoczesna broń. Wojska specjalne obok śmigłowca, który tutaj widzimy za mną, mają też Black Hawki. W tym roku kolejne Black Hawki trafią do wojsk specjalnych. Do wojsk specjalnych trafia także nowoczesna broń, na przykład snajperska. To wszystko, co stanowi o wartości żołnierzy, a więc świetne wyszkolenie plus bardzo dobre i nowoczesne uzbrojenie. Do wojsk specjalnych nie trafią Apache, co prawda, ale żołnierze wojsk specjalnych ćwiczą i będą ćwiczyć interoperacyjność z wojskami lądowymi i z marynarką wojenną. Tu niedaleko w Darłowie będzie stacjonowała, już stacjonuje jednostka wyposażona w śmigłowce do zwalczania okrętów podwodnych AW-101. One już są. Widzieliśmy 15 sierpnia jeden z tych śmigłowców na defiladzie w Warszawie. A więc interoperacyjność żołnierzy wojsk specjalnych także budują z polską marynarką wojenną. Zresztą ćwiczenie, które obserwujemy, też jest tego przykładem współpracy, właśnie budowania interoperacyjności między wojskami specjalnymi a polską marynarką wojenną. Jeszcze raz dziękuję za służbę. Gratuluję tego wszystkiego, co możemy podziwiać chociażby dziś, ale przede wszystkim dziękuję za codzienną służbę. Dziękuję za ochronę infrastruktury krytycznej w województwie zachodniopomorskim. To niezwykle ważne dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny Polski. Dziękuję.